Cześć, witajcie. Przyjeżdżaliśmy niedaleko pana Andrzeja. Tutaj zajechaliśmy obejrzeć nowego sprzęta. Jak widzicie, już odebrany. Działamy pomału tutaj. Coś nagramy. Jak tam, ile motogodzin on ma? No, na razie już ma 2650. Ale widać, że świeży. Jeszcze wszystko takie, no naprawdę, wygląda to. Jeszcze czuć nowością. A tu ten gnój, co woziliśmy, podepchniemy od razu, tak przy okazji. Widoczność tu jest znakomita. Maska niby, ciągnik dużo większy od M-ki, 115, ale jest maska niziutko, elegancko tura widać. Ta szyba, o której mówiłem, tu też, no jak jest, się siedzi na miejscu operatora, to tu widać bardzo dobrze. Wario, skrzynia oczywiście. O, łyżka jeszcze jest ta sama. Do niego to w sumie tu taka duża by się przydała. Trzeba zmienić łyżkę. Ale na razie na próbę. Tak patrzyliśmy w koło, to ma jeszcze z tyłu halogeny identyczne jak John Deere w M-ce. Są, no w sumie niczym się nie różnią. Tam jakiś paseczek mają, tylko taki srebrny. Widzę zbiornik duży, jest paliwa, ile on ma? Jeszcze nie był użyty w pełni. A ręczny tutaj jest pneumatyczny? Tak. Właśnie widzę, i za każdym razem, tak jak w New Holandzie, przy gaszeniu trzeba, czy nie? No niby trzeba, ale to nie. Ale piszczy. Nie zawsze to tam się zaciąga. Ale... No bo w New Holandzie to piszczy i on tak jak na czepę, na przyczepę, to z tyłu jak się zgasi bez zaciągnięcia ręcznego, to on sobie sam to tam wszystko powietrze puszcza i blokuje. A to piszczy i aż przestanie. O, jest taki, niby suchy był, ale już deszczu popadało ostatnio, taki mokry dosyć się zrobił. Nie jest aż tak źle. I jak tam, a raz jechałem sobie New Hollandem, a tu patrzę, Fed mnie wyprzedza, tylko trąba słychać będzie. No, daje. Ja też nie wiem, czy nie pozakładam coś, ale chyba na dach bardziej. Chociaż z tym więcej zabawy jest, ale wszystko idzie zrobić. Bo ile, 53 to spokojnie. 55, no tak jak na jesień jeździłem premiumem 6930 John Deere'em, to tak samo. 55 na autopowerze to szło spokojnie. Komfort jazdy jest fajny w kabinie, no. Cicho. Wygodnie. No i ten joystick fajny jest do tura, elektroniczny, nie ma tu żadnych linek, bo te linkowe to takie są trochę, tak jak ja się z manitu przesiadam, to mi to przeszkadza. Bo nauczony jestem, że to jednak jest leciutko, wszystko ładnie, płynnie chodzi, a linki to takie mają opory. Trzeba jeździć na co dzień, to tak mieć już wyczute. A tu no ruchy, no wiadomo, są wszędzie podobne, ale mi ten cały opór przeszkadza. Co, wyjście jest krokodyla, tylko jeden obwód jest pod krokodyla, pod osprzęt, tak. Na turze. O, i te wycieraczki mi się podobają, bo no, te chodzą na boki, tam jest ten taki, to ramię, które je trzyma w pionie cały czas, a w New Holandzie chodzi tak od górne, od dachu na boki, jak jest śnieg, to się zapycha ta wycieraczka i później się potrafi ona tylko taki krótki skok robić, zacina się. Dojczwary to znowu mają na dole, tak jak tutaj, kręci się, tyle że bez tego ramienia, że tylko na boki, ale to już też jest lepsze, bo zgarnia na bok, wszystko spada. A jak ja odśnieżałem kiedyś, jak mi zaczęło śniegiem po szybie walić, to trzeba było co chwilę jeszcze tam to zgarniać, bo wycieraczka się blokowała. I jak tak spalanie, już zmierzone mniej więcej? Na setkę? Mniej więcej, ale to będzie to samo co w małym John Deere. Tak? No ale to jednak jest dużo mocniej. Ale to doli inna moc. Większy ciągnik. 6 baniaków, nie ma co gadać. Gabaryty inne, tonażowo inaczej. Bo on ile ma tam przy 55? 1800 obrotów jakoś, tak? 1750. No. No ale to 1750, a
a w Żądirze było 54, prędkość i obroty 2300. No, no to już nie ma co porównywać, ale to i tak było jeszcze ze skrzynią Eco, no z 50, to mówią Eco jak jest ogranicznik założony. A tam już był usunięty, było 50. A tutaj to jest całkiem co innego, Vario. W sumie Vario nigdy nie jeździłem. Fentami gdzieś tam się jeździło, ale nigdy Vario. I jak on tutaj sobie tą prędkość, te gesty? To znaczy co prędkość? Prędkość no, tylko cały czas. Ale no bo ustawi się na pedał, że on wtedy sobie sam przyspiesza. Jak gaz się naciśnie. Tak. A joystickiem jak? Tak jakby chciał sobie bardziej ręcznie tam dobierać? Czy nie bardzo jest możliwe? A jeszcze tego nie sprawdziłem, ale na pewno jest ta funkcja. Bo tylko, tak to tylko but, nie? I on tylko sobie dobiera. Gaz hamulec i on sobie dobiera. Tak jak John Deere Auto Power. Mi się Direct Drive podoba znowu. Bo to jest skrzynia prosta, taka bardziej, no nie taka prosta, ale mechaniczna jeszcze. Auto Power jednak hydraulika. Są te straty, że do Vario, do Fenta to się nic, żadna hydrauliczna skrzynia nie równa, bo to wszystko jest takie, no nie do końca. A Fent, no to w standardzie mamy wszystko, to w sumie, nie wiem, no mógłby sobie tam jeszcze doposażyć, tak jak nowy ciągnik, ale to już szczegóły tam. Tak, to wszystko co najważniejsze to tu jest i przez to ta cena. Tak jakby sobie John Deere chciał doposażyć w takie rzeczy, co Fent ma w standardzie, no to byłaby pewnie podobna cena i nie ma co gadać. Na pewno. No dobra, później nagramy coś na zewnątrz, jeszcze pokażemy ciągniczek. Jestem jedna z dwóch, które utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Dobra, jedziemy. Pierwszy raz Vario, ale powiem wam pięknie. Jak to płynie po tej drodze. To jest dziurawa droga. Tutaj New Hollandem 50, no to już by chyba wyskoczył w kosmos. A ja mam teraz ile? 52? Jeszcze się rozpędza? 54? No, tak do 55 się waha. 55 było. O, teraz mamy już całkowicie. 55 i leci. Się dziwić, że tak wszyscy później, jak raz zacznie Fendem jeździć, kupi sobie Fenda, już później nic innego nie chce. No, to tak to będzie, no. Ściszymy trochę to radyjko, bo to wiecie później. Ten nasz YouTube kochany różnie tam może. A pan Andrzej mówi, że bym się przy nim tam bujnął na pełnej prędkości, bo jeszcze nie słyszał sprzęta, jak to wygląda z boku, tak jak ktoś jedzie. A ja powiem wam, że też nie wiem. Muszę kiedyś Filipa wsadzić i sobie tak z boku na jakimś chodniczku. Jak to się tam z boku zachowuje, jak to brzmi. A tu o, i tylko gaz ująć, nic nie trzeba. O, skręt przyzwoity. Zobaczymy tura. Nie rozpędzam się, żeby nie bujnąć. Patrzcie jak wysoko. No już końcówki tutaj nie widać, ale no to lekko się wychylam i widzę. A w John Deere, tak jak tu się szyba by kończyła, no to co? Lipa, tylko górą przez ten daszek tam. Fajny joystick elektrohydrauliczny. Nie ma tam żadnych linek. Łyżka na siebie. Fajnie, fajnie. Tyle tych funkcji, to trzeba kurcz, żeby to wszystko pojąć. Tak samemu to pewnie trochę by zeszło to ogarnąć. Dobra, ciśniemy. No tu jest taka hopka, taki rów, że tutaj czy ze torem się jechało, czy New Hollandem. Manitką też łyżka tu skakała, a tutaj idzie. 50 i nie ma problemu. Nie to, żebym tam zachwalał inny ciągnik niż swój, ale no jest różnica. Nie ma co mówić, to jest Fent. Cichutko.
sumie cicho to już jest we wszystkich markach, tylko no w te szóstce ta skrzynia trochę wyje i tyle. A tak to tam nie ma do czego się przyczepić. A będzie filmik. Ja też powiem wam teraz, muszę Filipa gdzieś tam jak najszybciej wsadzić, zobaczyć jak to będzie z boku. Jak te opony w te szóstce buczą, to szczególnie mnie ciekawi, bo tak ludzie mi mówią, że gdzieś z iluś kilometrów słyszą, że Grzesiek jedzie po tych oponach. Gdzieś tam jedzie. A ja już do sprzęgła mam ciągotki. Jednak przyzwyczajenie jest. Teraz w New Hollandach też tam się sprzęgła praktycznie nie używa za dużo. Ale tak jak się jeździło kiedyś z torami, Ursusami, no to wiadomo. Chociaż też zmieniam bez sprzęgła. Kiedyś wam pokażę, jak będziemy gdzieś przy sianie się tam dużo takim sprzętem będzie brykać, to coś nagram, jak to się zmienia bez sprzęgła. Bo jest opcja, że niesynchronizowaną skrzynią, jak się dobrze wyczuje, to idzie bez sprzęgła. Ale nic, tutaj jest Fendi, tutaj żadnych biegów nie ma, to jest hydraulika. I na tym skończymy, trzymajcie się, na razie.